wieczór. Dobry wieczór na nocnym malowaniu, kolejnym nocnym malowaniu. Dzisiaj powiem Wam, że mam wielką ochotę, trochę już tutaj zaczęłam, dzisiaj jest na płótnie i akryle, tak jak mówiłam. Dzisiaj mam wielką ochotę na kolory i na malowanie tego, co przyjdzie. Bo znowuż jest tak, że zamiast sobie coś wymyśleć, znaczy zamiast, bo starałam się coś przygotować, ale znowu się nie udało. To nasze nocne malowanie staje się coraz bardziej magiczne. A ta cała magia polega na tym, że nie jestem w stanie wymyśleć niczego nowego, tylko po prostu muszę malować to, co przyjdzie. No więc w związku z tym zdaję się na to, co przyjdzie. I zdaję się na to, co przyjdzie i będę malowała... Wiem, że to będzie ktoś, ale nie mam pojęcia zielonego, kto to będzie. Natomiast bardzo mi się chce malowania szalenie intuicyjnego, czyli bardzo kolorowego. Zobaczymy, co się podzieje. Jaka to będzie twarz, czyli trochę szaleństwa, bo z drugiej strony nie ma żadnej sztuki, żadnej dziedziny sztuki nie ma bez szaleństwa. No i też co to jest to szaleństwo? Ja tutaj zaczęłam z lewej strony, dobry wieczór, tutaj z lewej strony zaczęłam już cień, bo to będzie taka twarz na całe to nasze płótno, to jest małe płótno, 30x40, ale jestem strasznie ciekawa tak naprawdę, kto to się pojawi. Tutaj sobie zaznaczę linię nosa, oczu, gdzieś tutaj ust. Zobaczymy, kto to będzie, czy stary, czy młody, czy jaki. Będziemy malować plamami, tak żeby ręka sama prowadziła. Hura, malowanie. Cześć. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja już się zaczynam do tego przyzwyczajać. Dlatego zobaczymy, co się wydarzy. Ponieważ wszystko malujemy na raz, to się nie przejmujemy tym, że się będzie nam mazać, czy się tam nie będzie mazać. Zobaczę, czy ostrość mi nie zniknęła w tym czasie, jak ja ręką tutaj poruszam. Mam ochotę dzisiaj połamać wszelkie zasady. Niech się dzieje. Niech się całkowicie dzieje. Tutaj do tych cieni używam tak trochę nietypowo, bo używam koloru ultramaryny i też brązu. Teraz Wam powiem jakiego. Ultramaryny i umbry. I też mi się chce właśnie takich grubszych plam. One się będą trochę nam zamazywać, ale nie szkodzi. Chyba o tym zresztą mówiłam. No właśnie, szaleństwo jest potrzebne w każdej dziedzinie sztuki. Każdej, jeżeli się o tym zapomina, to staje to być już sztuką. A z drugiej strony przecież życie jest sztuką. Więc jak wszystko mamy zawsze ładnie zaplanowane, no to wiadomo, że zawsze, że się musi coś wydarzyć.
co nie będzie szło zgodnie z naszym planem. A jeśli chodzi o samo szaleństwo, to tak mi dzisiaj właśnie przyszło na takie rozkminy, bo powiem wam, że właśnie tak wygląda moje malowanie, jak sobie maluję sama, że maluję, jednocześnie przychodzą mi najprzeróżniejsze myśli. Nie jest to tak, że w trakcie malowania, ci co już malują, to wiedzą, że w trakcie malowania, nie wiem, jest po prostu cisza w środku w głowie. O nie, tak nie jest. Muszę sobie jeszcze wziąć biały kolor i żółty. Nie jest tak, że jest cisza w środku głowy, tylko są różne najróżniejsze myśli. Więc taki eksperyment. A co by było, jakby tutaj do końca to ciągnąć na niebiesko? Zachęcam was bardzo, jak sobie sami malujecie, żebyście właśnie eksperymentowali w ten sposób. Ale nic tak nie uczy, jak takie eksperymenty. Jak wam się maluje? Jestem bardzo ciekawa, bo to dzisiaj jest zupełnie coś innego niż zazwyczaj. Zupełnie. Wieczór.
Dobrze, muszę poszukać innego koloru. Okay. Dzisiaj jak sobie wyciskałam farbę taką intensywnie różową, to jest w zasadzie kolor. I pamiętam oczywiście jak zwykle nazwy, no to oberwał, powiem wam, mój komputer i to oberwał potężnie. Ale dostawiłam te kropelki, żeby potem wam pokazać. Bo chyba w ogóle zrobię zdjęcie mojego laptopa, bo on właściwie to ma już wszystkie kolory tęczy. A niech tam sobie ma. I ten pędzel. Takie malowanie bez szczególnego planu, powiem wam, bardzo jest uwalniające. Bardzo, bardzo. I celowo używam najróżniejszych kolorów, które gdybym zaczęła myśleć, to jestem przekonana, żebym ich w ogóle, ale kompletnie nie użyła do namalowania tego obrazu, więc myśleć tutaj sobie można co najwyżej o, na przykład o tym, jak zgubny jest owczy pęd. Na przykład, choć morsowanie jest tak bardzo zdrowe, to jednak owczy pęd nawet w przypadku morsowania jest zgubny. Nie wiem, czy słyszeliście o tych odmrożeniach, które już się podziały i tak dalej. Tak się czasami zastanawiam, czy gdyby parę sławnych osób, albo takich, no nie chcę wymieniać nazwisk, gdyby parę sławnych osób powiedziało, że bardzo zdrowe jest nacieranie się kupą, to też wszyscy by zaczęli się nacierać kupą, odnoszę wrażenie, że chyba tak. Ja nie mam nic przeciwko morsowaniu, absolutnie, no ale... Ale już na przykład zamyśleniem jestem. Kasia, o dziękuję Kasiu, jesteś wielka, ojej. Ojejku, czy ja wiem, chyba nie. Muszę zrobić kolor. No, wychodź. Okej. Dziękuję, Elu, że mówisz, że pięknie. Zobaczymy, no. Sama się, tak jak powiedziałam, sama się robi dziewczyna. Ja nawet myślałam, że może będzie jakaś taka starsza twarz, mówiąc szczerze, tak mi się wydawało. A tutaj jednak nie. Chociaż trudno powiedzieć w gruncie rzeczy, kto to powstaje. Trudno powiedzieć. No, w każdym razie ktoś. Teraz strona jaśniejsza.
fajne w akrylach jest to, że one niemalże pod pędzlem schną, więc na przykład tutaj czoło mam już niemalże suche i mogę sobie kolejną warstwę położyć. To w nich lubię bardzo. No, to musi jeszcze wyschnąć niestety. Coś schnieje tutaj. Pociągnę dalej. Zabawne jest to, że czasami człowiek siedzi tak bardzo długo nad jakimś obrazem. Więc brzydko pieprzy się z nimi, pieprzy i tam maluje, i maluje, i wymyśla, i się męczy. A najfajniej wychodzą takie, kiedy właśnie puści się tą kontrolę. Jak wszyscy wiemy, wcale to takie łatwe nie jest puszczenie kontroli. Nawet wtedy, kiedy się wydaje, że ona już jest puszczona. O, to niekoniecznie. Dobra, tutaj jeszcze niech schnie. Ciekawa jestem, czy malujecie ze mną i czy się Wam podoba ten rodzaj malowania. Dobrze, teraz druga strona. Się zastanawiam. O właśnie, może pójść w tę stronę. Druga strona, może by pójść w tę stronę. Dobra, tam się zajmę za chwilkę. A, nie akrylami, jak Agnieszka malujesz. Właśnie, miałam to powiedzieć na samym początku, powiem teraz, bo oczywiście zapomniałam, że dokładnie to samo można malować akwarelami. Oczywiście nie będziemy mieli tej struktury, bo nie będziemy tak, nie będziecie nakładali tak mocno farby, ale plamy można dokładnie takie same zrobić. Ja już tak robiłam i naprawdę to się da. Zdecydowanie. Tak jest, że się da. Kasia, pisze, że nie możesz się nadziwić, jak pięknie chciałabyś tak kiedyś malować. Monika, pięknie, dziękuję.
To jest żaden problem. Jest ten film, będzie nagrany, jak zwykle. Znaczy, on nie, nie mogę się wygadać. Prawda jest taka, że no jak zwykle on będzie dostępny, o to mi chodzi. Więc możesz sobie krok po kroku malować. Myślę, że spokojnie. Akurat ty spokojnie jesteś w stanie. Tak, tak, tak. To pan tik-tak. Zaufać też w takim właśnie, kiedy się samo maluje, trzeba też zaufać właściwie wszystkiemu. Na przykład ja ze swoim poczuciem piękna, powiedzmy, zrobiłabym zupełnie inne brwi, ale tutaj postanowiłam, niech mnie niesie. Nie będę ingerować. Niech się dzieje. Malujesz, Agnieszko, cieszę się bardzo. No, gdzie jest ten pędzel? Jest. Dzięki, Asiu, że podziwiasz. Widzicie, pomimo tego, że chcę całkowicie się oddać, tak jak ja mówiłam, ręce, to mi się włącza, żeby była konsekwencja i żeby, jak tu niebieskie, to tu niebieskie. To tak jest. Co zrobić? Taka bardzo wesoła tu ta twarz mi nie wyszła, ale też proszę, żebyście mnie o to nie zadręczali mnie tym, tak jak często słyszę w prywatnych wiadomościach, och, rysujesz takie piękne twarze, bo one są często takie smutne, no i co, na to poradzę? Są jakie są.
tu w tym miejscu wyszedł jakby liść. Trochę ta lampa odbija światło. Ale co zrobić? Takie jakieś paski są. Nie wiem, co to za paski, skąd one się biorą, te paski. No patrzę teraz na podgląd, widzę te paski. No właśnie. Nie wiem, co to jest i skąd się to wzięło. Nie mam pojęcia. A, że liścia widzisz. No właśnie, właśnie tak, liść wyszedł. No to niech będzie liść. Teraz bym się zgubiłam, gdzie ja miałam teraz. A, tutaj. Chociaż jeszcze nie, jeszcze tutaj. Musi być światło trochę. Nie ma żadnych pasków, no to nie wiem, to pewnie u mnie są te paski. Słyszę na to polecę. I dzisiaj pewnie jeszcze, albo może jutro zrobię zdjęcie, które będzie pokazywało w takim pod dobrym kątem ten obraz, bo widzę, że tutaj też kąt mam tak słabo ustawiony dzisiaj. No taki spontan.
odległość. O, pędzle poleciały. No i dobrze. I właściwie to... Muszę wstać i zobaczyć. Właściwie to koniec. Tak. Trochę odjadę, żebyście widzieli lepiej. O. Mhm. To koniec. No i już. I już. Bardzo fajnie mi było, powiem wam. Nie wiem jak wam, ale mnie było bardzo... Tak jakbym coś wypluła z siebie. Ciekawe. Tak z daleka, z bliska wydawała mi się starsza osoba, ale z daleka to jest takie jakieś młode, nie wiem co. Czy dziewczę, czy... Tutaj już widzę, oczywiście, co trzeba poprawić. Czy kto to jest? No tak, ale już, no widzicie, że jest pod pewnym kątem. Zrobię zdjęcie takie z daleka i prost, na wprost. Wiesz co? Monika, pytasz się, czy obraz ma tytuł? Nie wiem, bo nie mam pojęcia, jeszcze nie wiem. Muszę porozmawiać z obrazem, kto to jest. Muszę się dowiedzieć, kto ze mnie wyskoczył. Bo mówiąc szczerze, nie wiem, ale ktoś wyskoczył. Ktoś... Może to jest wyjście, znaczy nie to, że wyjście, tylko bla, bla. Może to jest metoda, żeby w ten sposób malować. Dobra, już koniec tych poprawek, bo przecież co będę poprawiać, poprawiać nieskończoność. Jak mówiłam na kursie, to nie jest dobry pomysł. No i dobrze, i taka, chyba to jest ona. Taka ona mi wyskoczyła. I teraz trzeba sobie z nią pogadać, co opowie. Zrobię parę zdjęć. Myślę, że jutro wam te zdjęcia wrzucę. Tutaj u mnie będą oczywiście, żeby zobaczyć... żeby były dobrej jakości, przy dobrym świetle. No tak, tak, nie ma tutaj co więcej gadać. 35 minut, no więc tak, no prawie. Prawie 35 minut i obraz gotowy. Ale wiesz, Asia, to kompletnie nie chodzi o prędkość. Czasami nad czym się bardzo długo siedzi. Bo to, słuchajcie, to nie jest... Jakby to powiedzieć, to nie jest robienie butów na przykład. Nie jesteś szewcem. Chodzi o to, co wyskoczy. Czy wyskoczy to coś, czy też nic. Można czasami siedzieć nie wiadomo ile godzin, a wyjdzie zwyczajnie kicha. A tutaj pojawił się ktoś. Dziękuję wam bardzo za uznanie. No i dobra, no i kończymy. I widzimy się za tydzień. Może znowu tak? Bo bardzo mi się spodobało, bardzo się dobrze czułam. Napiszcie mi, czy jak wyście się czuli podczas takiego, no w sumie eksperyment to był totalny. Totalny, totalny eksperyment. Ale mi się podoba. Bez narzucania, jaka ma być, jak ma wyglądać, czy on, czy ona, czy stara, czy młoda. Chyba zaczynamy taką przygodę na mocnym malowaniu. Uwielbiasz malować, tak malować, no właśnie. Tak, tak, to jest fajne. Dziękuję wam bardzo. Będę robiła teraz zdjęcie, a potem zrobię w ciągu w świetle dziennym i zobaczymy, co będzie. No, oczywiście pokażcie potem też swoje obrazy. No to dobranoc, buziaki.